tutaj w tym filmie porozmawiamy na temat tego, jak działa prądnica, czyli w dynamo na piaście. Wiele osób mówi, że to jest lepszy typ dynama, ja też się bym z tym zgodził. W zasadzie na pewno jest mniej męczący, aczkolwiek pracuje bez przerwy. Jak to wygląda? Tutaj mam w środku już wykręcony pojemnik na prądnicę. Jak widać, jest to pusty pojemnik. W środku on ma od swojej góry metalowe płytki, a w zasadzie magnezowe płytki, czyli po prostu magnetyczne płytki są ułożone na jego całym obwodzie. Oraz do środka wkłada się ćpień, czyli tutaj po prostu na ośce jest założony prądnica, czyli taki zwój owinięty metalem, który nie dotyka tych magnezów, ale obracając się w tym czymś po prostu generuje prąd. Czyli jak sobie tak koło, bardzo czuć te przeskoki na magnesach i na tym praktycznie polega cała prądnica. I tutaj wiele osób może mieć problem, że jeżeli to rozkręci sobie tą prądnicę, że może być problem z jej złożeniem. Dlaczego? Ten kabelek, który wychodzi z prądnicy do wtyczki, ja to wymontowałem całkowicie na razie, on często może być przecinany przez ośkę. Ośka tutaj ma rowek wpiłowany w sobie. I ten rowek, jeżeli będzie źle umiejscowiony względem podkładek zamykających prądnicę, aczkolwiek nie wszystkie prądnice mają podkładki, niektóre są w całościowej, czyli całościowa bryła nierozbierana, a w niektórych, tak jak w moim przypadku, czyli ja każdą śrubkę mogę wykręcić, tą prądnicę jeszcze dodatkowo rozłożyć na elementy pierwsze i widzieć te zwoje drutu miedzianego w środku. I tutaj, jeżeli ktoś ma problem, czyli kiedyś coś się zepsuło z prądem, rozłożył to, nie wie jak to złożyć, to pierwsza zasada: Chińczycy dadzą radę to złożyć bez problemu, ale tak dla nas, osób, no, tych, którzy korzystają z tego, będzie dosyć duży problem ze złożeniem tego sprzętu. Dlatego warto od razu na początku sobie wziąć mały pilnik do metalu, ten rowek, który jest w ośce, wypiłować trochę szerszy. Tutaj się nie martwcie, to nie osłabi Wam ośki i ona wcale Wam nie pęknie. Chodzi o to, żeby zrobić go troszkę szerszy, trochę głębszy, czyli taki, aby ten kabelek bardziej, więcej miał za siebie luzu, aby nie był przecinany przez docisk nakrętek zamykających prądnicę oraz żeby nie był przecinany przez te nakrętki, które będą zakręcane, czyli kabelek chudy, a natomiast rowek, w którym on leci, musi być na tyle duży, aby ten kabelek całkowicie miał tam luz, aby nigdy jakieś tam naprężenie go nie przecinało, nie ucinało, żeby tam ten prąd jakoś tam nie uciekał na metal i się nie uziemiał automatycznie samemu. Jeżeli ktoś ma jakiś problem ze złożeniem własnej prądnicy, bo ją tam rozkręcał, lub coś nie działa, to można napisać to w komentarzu poniżej. Już kilka różnych rozkręcałem takich rodzajów. Jeżeli będę w stanie, to mam nadzieję, że pomogę. A jeżeli nie będę w stanie, to mam nadzieję, że pomogą inne osoby, które także w komentarzu będą mogły komuś odpisać. Ten sprawa. Z mojej strony to tyle. Żegnam się z prądnicą rozkręconą i idę ją skręcać powoli. Na razie, dzięki za obejrzenie filmu.